Patrząc na panią Agatę, aż trudno uwierzyć, że jeszcze całkiem niedawno ważyła ponad 100 kg, a jej wskaźnik BMI wynosił 36. Zaczęły się problemy ze zdrowiem. Już byłam na dosłownie ostatnim przystanku przed cukrzycą i stwierdziłam, że sama sobie nie poradzę, że potrzebuję pomocy. I to była bardzo dobra decyzja, najlepsza w moim życiu, tak na dobrą sprawę. Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy widzę, że tramwaj nadjeżdża. Jak będę szła normalnie, to na niego nie zdążę. Więc stwierdziłam, że dobra, pobiegnę. Kij z tym. Zdyszę się, będę dyszeć przez 15 minut w tym tramwaju, ale zdążę. Pobiegłam, wsiadłam do tramwaju i o kurczę, nie mam zadyszki. I to było takie miłe uczucie, że nagle człowiek jest w stanie znowu normalnie funkcjonować. I to jest piękne.